Poniedziałek, 26 października, Krystyna Witkowska, witam. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy o projektach w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, o sytuacji pracowników piotrkowskiej Piomy SA grupy Famur objętych zwolnieniami grupowymi, w wydaniu także o jesiennych nasadzeniach. Jak już kilka tygodni temu podawaliśmy, grupa Famur likwiduje swój oddział w Piotrkowie Trybunalskim, czyli Piomę SA. Zwolnieniami grupowymi objętych jest blisko 200 pracowników. Czy wszyscy będą szukać zatrudnienia i zasilą grono bezrobotnych? Powiatowy Urząd Pracy już zna sytuację zawodową zwalnianych i co za tym idzie, ilu zwalnianych będzie szukać pracy. Kryzys gospodarczy wywołany epidemią dosięgnął górnictwa, a dokładnie dział gospodarki produkującej maszyny górnicze. Tak jest w przypadku Piomy SA, stąd zwolnienia, o których informowaliśmy we wrześniu. Zwolnieni w Piomie SA świadectwa pracy otrzymają w październiku. W miesiącu wrześniu mieliśmy spotkanie z załogą właśnie tutaj w oddziale Pioma. Przedstawiliśmy warunki do rejestracji, zasady, w jakim momencie najkorzystniej dla każdej osoby zgłosić się do urzędu i rejestrować w statusie bezrobotnego, jeżeli taką decyzję podejmą, bo część osób też deklarowała, że szuka pracodawcy i może w tym okresie listopada i grudnia nie jest wykluczone, że pracodawcę znajdzie, podejmie zatrudnienia i nie będzie klientem Urzędu Pracy. Jak szacują pracownicy pośredniaka, około 60% zwalnianych z Piomy SA to osoby, które będą mogły starać się o świadczenie przedemerytalne. Pozostali to osoby w bardzo różnym wieku, część z nich już na własną rękę szuka zatrudnienia. Urząd Pracy również oferuje pomoc i wsparcie. Jeżeli będzie pracodawca, z pewnością znajdą się środki publiczne, środki Funduszu Pracy czy Europejskiego Funduszu Społecznego, aby to miejsce pracy dla byłego pracownika Piomy można było sfinansować. Ale wszystko zależy od sytuacji gospodarczej, od rynku pracy, od pracodawców i sytuacji takiej ogólnej związanej z epidemią. Piomę SA to druga firma, która w czasie epidemii zamknęła zakład w Piotrkowie Trybunalskim. Zwolnienia grupowe objęły też pracowników piotrkowskich sklejek. Aktywność obywatelska popłaca tak w skali miasta, jak i województwa. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mieli szansę na zdobycie pieniędzy z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i ją wykorzystali. Piotrkowianie mogą jeszcze przez kilka dni oddawać głosy na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Piotrkowa Trybunalskiego. 2223 głosy wystarczyły, by projekt budowy dodatkowych miejsc parkingowych przy Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zwyciężył. Budowa będzie realizowana z pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Ja zachęcałem bardzo gorąco, namawiałem do głosowania, dlatego bardzo się cieszę, że kolejna moja wypowiedź na ten temat jest już pozytywna. Mamy 500 tysięcy złotych. To jest kwota przewidziana na ten projekt i z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli nasz projekt, którzy zauważyli te potrzeby, bo rzeczywiście potrzeba jest ogromna. Tego parkingu nam brakuje, tych miejsc nam brakuje. Samochodów jest bardzo dużo, ich bardzo szybko przybywa, natomiast niestety nie jest to współmierne z przybywaniem ilości miejsc parkingowych. W ramach budżetu wojewódzkiego pieniądze na realizację wygrały też trzy projekty powiatowe dotyczące promocji sportu, folkloru i edukacji psychologicznej. Budżet wojewódzki już rozdysponowany, a do podzielenia jest jeszcze budżet miejski. Głosowanie na stronie piotrkowianiedecydują.pl trwa i to już jest ostatni tydzień na oddanie głosu. Każdy mieszkaniec naszego miasta może oddać głos, czyli osoba w każdym wieku, która mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Głosowanie jest tylko elektroniczne i w tym roku jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową www.piotrkowianiedecydują.pl. Tam zostaniemy przekierowani na głosowanie. Każdy wybiera cztery projekty, czyli z każdej kategorii po jednym. I na końcu jest wskazanie, podane jest imię, nazwisko i tutaj ważne nazwisko rodowe matki. I to są jedyne warunki, które trzeba podać. W tym roku zrezygnowaliśmy z podawania numeru PESEL, jest to niekonieczne.
Suma przeznaczona na realizację zadań w ramach piotrkowskiego budżetu obywatelskiego w 2021 roku wynosi 2 434 000 zł. W podziale na projekty rejonowe, jeden projekt ogólnomiejski, jeden projekt oświatowy i jeden projekt rodzinnych ogrodów działkowych. 41 nowych zakażeń, a łącznie 376 osób chorych w mieście i 396 w powiecie piotrkowskim. Tak przedstawia się sytuacja epidemiczna w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie. Wśród chorych są pracownicy sanepidu. W efekcie budynek sanepidu od dziś został zamknięty dla mieszkańców. Drzwi sanepidu zamknięte, co oznacza, że nie można zostawić żadnych próbek ani zapisać się na kolejne dni. Jesteśmy chorzy, mówi szefowa piotrkowskiego sanepidu. Pracujemy zdalnie, ogarniamy cały COVID i to jest w tej chwili najważniejsze. Na stronie internetowej piotrkowskiego sanepidu czytamy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim zadania są realizowane przez pracowników w ramach pracy zdalnej od dnia 26 października do dnia 30 października 2020 roku. Zostaje wstrzymane przyjmowanie wszystkich prób do badań w tym czasie. Wszystkie prośby i zapytania proszę kierować na adres mailowy epidemiologia.sanepid@piotrkowtryb.com.pl. Jeszcze jedna informacja. Zmieniono godziny w punkcie pobrań wymazów na obecność koronawirusa. Punkt drive-thru czynny jest każdego dnia od godziny 8 do 12 i od 13 do 17. A teraz przechodzimy do jesiennych nasadzeń, bo jesień to czas, kiedy ogrodnicy sadzą kwiaty tak, by na wiosnę cieszyć się ich pięknem. Tak dzieje się także w Piotrkowie Trybunalskim. Ile kwiatów, drzew i krzewów posadzono już w naszym mieście? Sadzenie drzew i krzewów rozpoczęło się z początkiem października. Łącznie w mieście posadzono 3800 krzewów i 116 drzew, w tym m.in. lip i brzus. Nasadzeń wykonywaliśmy przede wszystkim na ulicy Wroniej, na ulicy Żwirki. Nasadzenia krzewów pojawiły się na ulicy Dmowskiego między ulicą Częstochowską a Żelazną, na ulicy Jerozolimskiej, na rondzie Lecha i Marii Kaczyńskich, na rondzie Sulejowskim i wielu, wielu innych miejscach. Drzewa i krzewy to jedno, ale w tym okresie sadzone są również rośliny cebulowe. Kwiaty po przygotowaniu sadzone są w rzędach tak, aby po zakwitnieniu tworzyły kwiatowy dywan. Takie nasadzenia wykonywane są między innymi w okolicy Placu Kościuszki. Sadzimy na rondach, na rabatach w centrum miasta. Tak sadzimy około 7 tysięcy tulipanów. W tym miejscu posadzone zostały tulipany w trzech kolorach – białym, żółtym i czerwonym. Oprócz tulipanów dosadzane są m.in. krokusy. Kwiatowe dywany będzie można podziwiać wiosną przyszłego roku. Podczas weekendu w Polsce odbyło się wiele protestów spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Protesty odbyły się także w Piotrkowie Trybunalskim. Większość kobiet ubrana na czarno z transparentami i dziesiątkami zniczy, które zapłonęły przed biurem poselskim Prawa i Sprawiedliwości. Tak w niedzielny wieczór wyglądał rynek trybunalski. To piotrkowska akcja protestacyjna przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który w miniony czwartek 22 października orzekł, że przepisy umożliwiające usunięcie płodu w wyniku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby są niezgodne z konstytucją. To jest pogrzebanie praw kobiet. To jest odebranie nam fundamentalnych praw do decydowania o sobie. My nie rozmawiamy już teraz o tym, że naprawdę każdy mówi, no cóż, takie biedne małe istotki, takie biedne dzieci. Ja pytam naprawdę polityków prawicy, ilu z nich adoptowało te piękne, niepełnosprawne dzieci. Ja dzisiaj widziałam autentyczne zdjęcie z ośrodka adopcyjnego Caritas, że nie przyjmują dzieci kalekich, ponieważ nie ma tam chętnych na adopcję. Więc to
To jest fundamentalne pogrzebanie naszych praw. Ja wierzę, że my kobiety jesteśmy w stanie zrobić wszystko ze wsparciem mężczyzn, ze wsparciem naszych rodzin. Damy radę. I nawet jeśli nie zrobimy tego teraz, to wspólną walką myślę, że coś zrobimy na pewno. No małymi damy kroczkami radę. Wiadomo do tego celu naszego. Dlaczego pani zdecydowała się dzisiaj przyjść na spacer? Dlatego, żeby po prostu nikt nie rządził moim ciałem, tym, co mam robić i w ogóle, żeby wszystkie kobiety stanęły murem, żeby nie pozwolić i nie dopuścić do tego, co się dzieje. Oficjalnie protestów organizować nie można, o czym wczoraj wieczorem konsekwentnie przypominała policja. Jeszcze tylko 4 kolejki mają do rozegrania drużyny amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Choć najprawdopodobniej pierwsze i drugie miejsce jest już przesądzone, to o trzecie rozegra się zacięta walka. W niedzielę na boisku bocznym ze sztuczną murawą stadionu Concordia o punkty walczyły zespoły Ligi Amatorskiej. Jeden z liderów rozgrywek, Barwil Omega, zmierzył się z KSTR Flexipa. Na lidera jednak nie było mocnych. To zawodnicy Barwilu wygrali starcie. Podobnie wysoką formę utrzymuje Prym Galeria Wnętrz. Te dwie drużyny mają szansę na 2 pierwsze miejsca na podium, ale emocji nie zabraknie, bo pretendentów do trzeciej pozycji nie brakuje. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, na tą chwilę, praktycznie do 10 miejsca, każdy może to jeszcze osiągnąć, bo tam jest różnica raptem 6 punktów między trzecim a 9 czy 10 miejscem. Do finału jeszcze 4 kolejki, więc w ligowej tabeli jeszcze może się wiele zdarzyć. Mecze finałowe zaplanowano na weekend 14 i 15 listopada. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia.